Więc naszym tematem w ten weekend będzie wzrost i życie chrześcijańskie. To, na czym wzrost polega, jak chrześcijanin wzrasta, dlaczego nie wzrasta, jeżeli nie wzrasta. Można by to określić mechanizm chrześcijańskiego życia, albo jak funkcjonuje chrześcijańskie życie, co powinniśmy wiedzieć o naszym życiu duchowym, żeby tak bardziej świadomie nim żyć, nie tylko tak, wiadomo, z dnia na dzień się przeturlać i no, kiedy będzie pochwycenie, żebyśmy wiedzieli, co robimy. I jeżeli zrobimy tak, że ja co jakiś czas będę się pytał, czy ktoś ma jakieś pytania, jeżeli ktoś by miał coś, to można przerwać zawsze i zapytać, to nie jest żaden problem. I też jak będziemy mieć wersety, to może zrobimy tak, że po prostu ja podam jakiś werset, kto będzie miał otwarte, kto będzie chciał, go przeczyta i w ten sposób, żeby, bo tych wersetów trochę będzie, to nie będę ich wszystkich szukał, tylko po prostu ktoś, kto je otworzy, będzie mógł przeczytać, dowolnie ktokolwiek, także w ten sposób. Dobrze, więc na tym pierwszym wykładzie zobaczymy takie podstawy. Przypomnimy sobie parę takich fundamentalnych rzeczy, które są bardzo ważne dla dalszego zrozumienia. No i kiedy mówimy o chrześcijańskim życiu, to musimy zrozumieć podstawy naszego zbawienia, co to jest zbawienie, na czym ono polega. Musimy sobie pewne rzeczy przypomnieć, bo chrześcijańskie życie polega głównie na tym, co mamy w głowie, na tym, w jaki sposób myślimy, i to, w jaki sposób myślimy, dyktuje to, jak żyjemy. Więc musimy właściwie myśleć, mieć właściwe zrozumienie naszego zbawienia, żeby móc je, że tak powiem, realizować w praktyce, żeby móc, jak Paweł mówi, pełnić nasze zbawienie w praktyce. I na początek zobaczymy trzy fazy zbawienia. Biblia mówi nam, że byliśmy zbawieni w przeszłości, ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, jesteśmy zbawiani w teraźniejszości i będziemy zbawieni w przyszłości. Tutaj taka tabelka. Mamy usprawiedliwienie, czyli zbawienie od kary za grzech. To jest nasze przeszłe zbawienie. W momencie wiary w Jezusa zostaliśmy zbawieni od kary za grzech, od piekła. Mamy uświęcenie, czyli bycie zbawianymi od władzy grzechu. Grzech już nad nami nie panuje, bo jesteśmy w Chrystusie, ale musimy się ćwiczyć w tym, żeby temu grzechowi nie ulegać dobrowolnie. I uwielbienie, czyli w przyszłości zbawienie od obecności grzechu, przez śmierć i pochwycenie. Przez śmierć pójdziemy do Pana, będziemy twarzą w twarz z Panem Jezusem, później otrzymamy nowe ciało już bez grzesznej natury, albo jeżeli będziemy żyć w czasie pochwycenia, to nasze ciała zostaną przemienione i będziemy wolni od naszego grzechu. Więc usprawiedliwienie, czyli zbawienie od kary za grzech, miało miejsce w momencie, kiedy zaufaliśmy Chrystusowi. W momencie wiary w Chrystusa, przez wiarę jedynie, w Chrystusa jedynie. Czyli my zaufaliśmy Chrystusowi, zrozumieliśmy to, że zbawienie nie zależy od nas, od naszych dokonań, od naszych uczynków, od czegokolwiek z nas. Chrystus zrobił 100%, my musimy po prostu to zaakceptować, musimy Mu zaufać. I w Chrystusa jedynie nie możemy polegać na nikim innym. Co do zbawienia, nie ma innego pośrednika. To jest ta pierwsza faza zbawienia. O niej mówi bardzo znany werset Efezjan 2:8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest z was, to dar Boga, nie z uczynków, żeby się kto nie chlubił. Zbawienie jest darem Boga, przyjmowanym przez wiarę. Zbawienie nie jest od nas, nie jest naszym pomysłem, naszym planem, naszą inwencją. Gdyby Bóg nie zaopatrzył, że tak powiem, nas w zbawienie, nigdy byśmy go nie mieli. Jakby ktoś mógł przeczytać też 2 Tymoteusza 1:9. 2 Tymoteusza 1:9. Kto nas zbawił i zawerwał świętym powołaniem, nie według naszych czynów,
lecz zgodnie z własnym planem i łaską daną nam w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Czyli widzimy, że Pan Bóg pomyślał o nas już w przeszłej wieczności, przed wiekami, postanowił okazać nam łaskę i według swojego planu nas powołał nie na podstawie uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski. Czyli widzimy, że to nie miało nic wspólnego z nami, bo plan został stworzony, kiedy jeszcze nas nie było. My możemy być przez łaskę Bożą uczestnikami tego planu, jeśli wierzymy w Pana Jezusa. Więc to jest pierwsza faza zbawienia, to jest usprawiedliwienie. I usprawiedliwienie, tak dla przypomnienia, polega na tym, że Bóg przypisuje nam, czy zalicza na nasze konto sprawiedliwość Chrystusa. My nie mamy żadnej swojej sprawiedliwości, jesteśmy zgubieni. Chrystus żył doskonałym życiem, wypełnił całe Boże prawo. Chrystus poniósł karę za nasz grzech, wypełnił to wymaganie Bożego prawa. I ta sprawiedliwość Chrystusa, to dostosowanie się do normy prawa jest nam przypisane, jest zaliczone na nasze konto. Więc kiedy Bóg patrzy na nas, na tych wierzących w Chrystusa, On nie widzi już nas jako grzeszników, ale jako sprawiedliwych w Chrystusie. I usprawiedliwienie jest raz na zawsze nieodwracalne, bo Bóg nie może potępić sprawiedliwości Chrystusa. Gdyby nas potępił, potępiłby Chrystusa, bo my jesteśmy w Chrystusie. Druga faza zbawienia to jest uświęcenie, czyli zbawienie od władzy grzechu. Uświęcenie to jest teraźniejsza faza zbawienia. My jesteśmy zbawiani. Zobaczmy, troszkę wersetów nam o tym mówi, kilka zobaczymy. Na przykład 1 Tymoteusza 4,16. Mogę przeczytać. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czynisz i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Czyli tu widzimy, że słowo zbawienie jest użyte w sensie uświęcenia, nie od zbawienia od piekła. Wiemy, że nie jesteśmy zbawieni poprzez... Tymoteusz nie był zbawiony poprzez to, że był dobrym pastorem. Był zbawiony z łaski przez wiarę. Ci, którzy go słuchają, nie zostali zbawieni dlatego, że pilnie się uczą, ale z łaski przez wiarę. Więc tu nie jest mowa o zbawieniu od piekła. Jest mowa o zbawieniu, czyli uratowaniu, wyzwoleniu od konkretnej rzeczy, o której mówi wcześniej. A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych, w pierwszym wersecie, niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch duchom zwodniczym i naukom demonów. Jeżeli starszy zboru Tymoteusz będzie trzymał się doktryny Słowa Bożego, będzie pilnował samego siebie, będzie ją wykładał, uratuje samego siebie od duchów zwodniczych i nauk demonów, i uratuje tych, którzy go słuchają, bo będą świadomi tego, co Słowo Boże uczy. Również Jakuba 1,21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Czyli tutaj Jakub pisze do nowonarodzonych ludzi, do zbawionych ludzi. On mówi, że Ojciec według swojej woli przez słowo prawdy zrodził nas, więc mówi, że on i ci, do których pisze, są nowonarodzeni. Oni, w nich zostało wszczepione słowo, to jest prawdopodobnie pierwsze pokolenie po pięćdziesiątnicy, to jest bardzo wczesny list. Ci ludzie są nauczani przez 12 apostołów, przez Jakuba, oni naprawdę mają wszczepione słowo, to zbór w Jerozolimie to było pierwszorzędne seminarium, mają wszczepione słowo i mówi, to słowo może zbawić wasze dusze. Tu też nie jest mowa o zbawieniu od piekła, tylko o uświęceniu. To słowo może uratować wasze dusze. I dusza to jest słowo psyche po grecku i to słowo ma różne zastosowania. Dusza jako nasza duchowa część, ale również jako życie.
moje życie może zostać uratowane. Bardzo często w Starym Testamencie po hebrajsku słowo dusza jest użyte i na przykład Lot mówi do aniołów: pozwólcie mi uciec w góry, żebym ocalił swoją duszę. O czym mówi? Żebym ocalił swoje życie, żebym nie zginął w Sodomie. Więc można by to przetłumaczyć, które może uratować wasze życie. Od czego? Werset 12. Od upadku w próbie. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia. Jeżeli ja nie przyjmę słowa, nie zastosuję słowa, będę tylko słuchaczem, a nie wykonawcą, to nie będę uratowany od upadku w próbie. Moje życie nie będzie uratowane od porażki w życiu duchowym. Ale jeżeli ja przyjmę wszczepione słowo, czyli przyjmę, zastosuję i wezmę dla siebie słowo, którego jestem uczony, będę wykonawcą, a nie tylko słuchaczem, to będę błogosławionym człowiekiem, który wytrzymuje próbę i na sądzie Chrystusowym otrzyma wieniec życia. Więc to są takie krótkie przykłady użycia tego terminu zbawienie na uświęcenie. Zbawienie w sensie zbawienia, uratowania, wyzwolenia od władzy grzechu, od wpływu grzesznej natury na moje życie przez przyjmowanie Słowa, przez to, że Duch Święty i Słowo Boże stopniowo zaczynają bardziej dominować w moim życiu niż grzeszna natura, niż to, czego się nauczyłem, będąc niezbawiony. I oczywiście Filipian 2:12-13, sprawujcie swoje zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem. Czyli egzekwujcie Boży plan chrześcijańskiego życia z bojaźnią i ze drżeniem. Swoje zbawienie w drugiej fazie wykonujcie. Wiemy, że nie możemy wykonywać pierwszej fazy, to jest tylko z łaski przez wiarę, ale możemy wykonywać drugą fazę. I uwielbienie, trzeci etap, przyszły etap, zbawienie od obecności grzechu przez śmierć lub pochwycenie. I zobaczmy Rzymian 5:9-10. I mamy tutaj: tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez życie Jego. Mamy przyszłą fazę zbawienia, mamy nasze uwielbienie i my przez Pana Jezusa, przez Jego życie jesteśmy usprawiedliwieni i będziemy ocaleni od gniewu. Będziemy ocaleni od gniewu w jeziorze ognistym, będziemy ocaleni od wielkiego ucisku, który przyjdzie na ziemię, bo Paweł w ten sposób też mówi o gniewie Bożym przyszłym. Będziemy zbawieni przez Jego życie, dlatego że On umarł i zmartwychwstał, żyje. Dzięki Jego zmartwychwstaniu my też będziemy żyć. Będziemy ocaleni od gniewu, nie przyjdziemy na sąd. I 13:11, Rzymian 13:11. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Tu znowu nie mówi o pierwszej fazie zbawienia, dlatego że nasze usprawiedliwienie, nasze zbawienie w momencie wiary w Pana Jezusa nie jest bliżej czy dalej. My je po prostu mamy. Kto wierzy, ma życie wieczne. Mówi tutaj o czymś przyszłym. Ono jest bliżej niż kiedy uwierzyliśmy. Z każdym dniem zbliżamy się do naszego przyszłego zbawienia. Z każdą sekundą się zbliżamy do pochwycenia. Pochwycenie może nastąpić w każdym momencie, bez zapowiedzi nastąpi. Więc jesteśmy bliżej naszej trzeciej fazy zbawienia niż byliśmy, kiedy uwierzyliśmy. Więc to są nasze trzy fazy. I teraz jeszcze to będziemy widzieć, ale zauważmy, że pierwsza i trzecia, usprawiedliwienie i uwielbienie, jest czymś, co robi tylko Bóg.
Kiedy uwierzyliśmy, Bóg dał nam życie wieczne, Bóg przypisał nam sprawiedliwość Chrystusa, Bóg zapewnił zbawienie, myśmy je po prostu przyjęli przez wiarę. Tutaj nie ma żadnego naszego udziału, wszystko zostało zapewnione, myśmy po prostu w to zaufali. Uwielbienie tak samo. My nie będziemy mieć żadnego udziału w tym, że pójdziemy do góry w pochwyceniu, w tym, że dostaniemy uwielbione ciała. Pan Bóg się nie będzie nas pytał. Po prostu jednego dnia, może nawet za pół godziny, za dwie sekundy, bum, i nie ma. Więc nie ma w tym naszego udziału. Ale uświęcenie jest jedyną fazą zbawienia, w której my mamy udział. Będziemy jeszcze o tym mówić, ale jak widać na tym wykresie, my albo chodzimy w duchu, albo chodzimy według grzesznej natury i musimy się podporządkować Duchowi Świętemu. To jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo kiedy dalej będziemy mówić, zobaczymy jak wyraźnie, jakie są implikacje czy wnioski z tego, że uświęcenie jest tą fazą zbawienia, gdzie Pan Bóg mówi: dobrze, masz wybór. Albo będziesz wykonywał mój plan, albo nie. Są konsekwencje jednego i są konsekwencje drugiego. I o tym jeszcze będziemy to rozwijać. Czy jakieś pytania, są uwagi do tego? Wszystko jasne. Nie ma pomidorów? Dobrze. Więc tutaj mamy... Widzieliśmy usprawiedliwienie i zobaczymy coś, co jest ważne dla naszego dalszego rozważania, to znaczy pewność zbawienia. Nie możemy wzrastać, nie będąc pewni zbawienia. Jeżeli ja nie rozumiem usprawiedliwienia, nie rozumiem to, że w momencie wiary jest mi przypisana sprawiedliwość Chrystusa, więc od momentu wiary w Chrystusa jestem zbawiony, koniec, kropka, to ja nie mogę wzrastać. Bo jak mogę wzrastać, nie rozumiejąc, że jestem dzieckiem Bożym, nie będąc pewny, że jestem dzieckiem Bożym? Wzrost, uświęcenie, bez pewności tego, że jestem dzieckiem Bożym, się przeradza w legalizm. Ja próbuję zrobić coś, żeby Pan Bóg mnie przyjął. Ja próbuję zrobić coś, żeby Pan Bóg się do mnie uśmiechnął. Ja próbuję zrobić coś, żeby samemu sobie czy innym udowodnić, że jestem zbawiony. To już nie jest owoc ducha w tym momencie. To jest, dobrze, Biblia mówi, że zbawieni robią tak, więc ja to też będę robił i wtedy wiem, że jestem zbawiony. Ale nie o to chodzi. To ma być coś, co wynika z naszego wzrostu, z pracy Ducha Świętego, a nie lista 15 rzeczy, które ja robię, żeby na chwilę się uspokoić, że może jestem dzieckiem Bożym, a jak upadnę, to już nie wiem. Nie o to chodzi. Ja muszę wiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym i mój wzrost musi przebiegać w rodzinnej atmosferze. Wszyscy wiemy, każdy nawet świecki psycholog nam to powie, że jeżeli dziecko nie jest pewne bezwarunkowej akceptacji swoich rodziców, ono się nie może dobrze rozwijać. Jeżeli dziecko nawet kiedy narobi, nie wiem, zbije szklankę, zrobi coś tam, nie wiem, wrzuci komputer taty do wanny z wodą i ono nie ma tej świadomości, że nawet kiedy to zrobiło, to i nawet kiedy i na pewno będzie jakaś dyscyplina, będzie boleć, będzie jakaś kara, ale to wszystko wynika z miłości, to wszystko zostaje w rodzinie i on dalej jest dzieckiem swoich rodziców i rodzice go kochają, to dziecko nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Ono nie jest w stanie mieć prawidłowej relacji z rodzicem. Więc jeżeli wierzący nie ma pewności, że Bóg Ojciec jest jego ojcem i nie ma pewności bezwarunkowej akceptacji Boga Ojca, będąc w Chrystusie, on jest dysfunkcyjny, on nie może się rozwijać, on żyje w strachu i w legalizmie. I parę wersetów, które o tym przypominają. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jana 3,18. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Jana 11, 25-26.
Więc my mamy pewność zbawienia. Dlaczego? Bo był taki czas w naszym życiu, że uwierzyliśmy w Syna. Był ten punkt, gdzie zaufałem Chrystusowi i Chrystus mówi, jeżeli był ten punkt w twoim życiu, to każdy, kto doszedł do tego punktu wiary we mnie, ma teraz tutaj życie wieczne i nie będzie potępiony. Przeszedł ze śmierci do życia raz i nieodwołalnie. Więc Pan Jezus swoją obietnicą o tym zapewnia. Ja się mogę czuć oskarżany przez moją niedoskonałość, ale obietnica Boża jest ważniejsza niż to, jak się czuję. I Rzymian, dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków, między innymi Izajasza 53. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. I Pan Bóg to nie jest sieć komórkowa, On nie dopisuje warunków i dodatkowych kosztów po podpisaniu umowy. Jeżeli podpisaliśmy umowę przez usprawiedliwienie, uwierzyliśmy w Chrystusa i Bóg Ojciec powiedział darmo, bez żadnych ukrytych dodatkowych kosztów, to jest od początku do końca bez ukrytych dodatkowych kosztów. Pan Bóg nie powie, no teraz żeś narobił, to teraz ja to odwołuję. Nie było dodatkowych kosztów, tego nie było w umowie. I Pan Bóg się tego trzyma. Więc kiedy upadamy, możemy być pewni, że Pan Bóg z niczego się nie wycofuje z powodu tego, że upadamy. Możemy wstać, otrzepać się, przybiec do Ojca i iść dalej. Więc usprawiedliwienie jest na zawsze, moja pozycja przed Bogiem jest niezmienna. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Hebrajczyków 7,25. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Więc mam swój akt urodzenia, mam swoją pozycję w Chrystusie, ja należę do Bożej Królewskiej Rodziny, ja mam szlachecki tytuł w Bożej Rodzinie, jestem dzieckiem Króla, to jest w moim duchowym dowodzie osobistym. I uświęcenie polega na tym, żebym ja żył, nauczył się żyć zgodnie z tym, kim jestem. Wszyscy wiemy, że ktokolwiek chciałby wstąpić do królewskiej rodziny, stać się częścią królewskiej rodziny. Są historie o kobietach, które się stały żonami jakiegoś księcia i one musiały się nauczyć, jak funkcjonować według tak zwanego protokołu, jak żyć według tego, kim są. Miały tytuł królewski, bo weszły czy wszedł do rodziny królewskiej, ale ja mam tytuł, ja mam pozycję, ja mam papiery, ale ja się muszę nauczyć żyć według tego. Inaczej przyjdę i za każdym razem zrobię taką gafę, takie faux pas, że królowa zrobi tak. Bo ja nie wiem, jak funkcjonować, ja nie wiem, jak się zachować. Była taka słynna historia, że przyjechali jacyś ludzie z Ameryki, Amerykanie są w porządku, Pan Bóg kocha Amerykę, ale oni przyszli do królowej, podali jej rękę, zrobili sobie z nią selfie, obejmując ją za ramię. Nie, królowej się nie dotyka. Królowej się nie podaje ręki, z królową się nie przebija żółwika. Trzeba wiedzieć, jak się zachować. I na tym polega nasze uświęcenie. My musimy wiedzieć, jak się zachować jako członkowie królewskiej rodziny. I to jest właśnie uświęcenie, czyli nasza druga faza zbawienia. Taka definicja. Uświęcenie to proces, który zaczyna się w momencie zbawienia i zakończy się, kiedy będę w niebie. Polega na stopniowym poddawaniu Chrystusowi różnych dziedzin mojego życia i odwracaniu się od grzechów, który jestem świadomy. Uświęcenie dzieje się przez narzędzie takie jak poznawanie Słowa Bożego oraz poddawanie się Duchowi Świętemu.
Czyli w momencie, kiedy uwierzyłem w Pana Jezusa, trafiłem na szkolenie, czyli uświęcenie. Trafiłem na szkolenie, które mnie ma nauczyć, jak żyć godnie powołania, jak się zachowywać zgodnie z tym, kim jestem. Jak reprezentować Chrystusa na ziemi. I Pan Bóg ma taki cel, żebym ja się stał bardziej podobny do Chrystusa. Biblia mówi, że my jesteśmy adoptowanymi dziećmi w rodzinie królewskiej. Chrystus jest dorosłym, dojrzałym synem. Bóg Ojciec adoptował taką bandę takich dzieciaków i one nie mają pojęcia, jak żyć. One przyszły do tego domu, one mają papiery, one są adoptowane, one mają status, że są dziećmi nowego ojca. Ale one przybiegają i jest... One nie wiedzą, jak się zachować. I Pan Bóg ma na celu, żeby nas upodobnić do starszego syna, do Pana Jezusa, który jest księciem z urodzenia. On wie, jak się zachować i ma nas tego nauczyć. Paweł nam daje taką ilustrację, kiedy mówi o prawie, o łasce. Mówi, że prawo było naszym przewodnikiem, naszym pedagogiem do Chrystusa. I to jest też dobry opis roli Ducha Świętego w naszym uświęceniu. My przychodzimy do tej królewskiej rodziny, nie wiemy, jak się zachować, ale Pan Bóg nam dał pedagoga, Ducha Świętego. On ma nas nauczyć tego, jak się zachować. On ma nas wyszkolić. W starożytności to była taka funkcja. Ludzie w arystokratycznych rodzinach mieli kogoś takiego, kto był pedagogiem. On przyprowadzał, odprowadzał dziecko do szkoły, on pomagał mu odrabiać lekcje, on go uczył, żeby niby nie mieć łokci na stole, żeby jeść nożem i widelcem, żeby mówić tak, a nie mówić inaczej i tak dalej. Aleksander Macedoński miał takiego pedagoga, ale niestety go zabił. Nie mogli się dogadać. I my też mamy pedagoga, my też mamy Ducha Świętego i On ma nas nauczyć tego, jak się zachować, jak żyć zgodnie z naszą pozycją. I On to robi przez Słowo Boże, przez zbór, przez innych braci i siostry. Pytanie jest, czy my się temu wychowaniu podporządkujemy. Bo to też będziemy widzieć, że mamy różne etapy wzrostu, mamy chrześcijan na różnych etapach z różnymi problemami i problemy dzieci Bożych wynikają z tego, że się nie poddają pedagogowi. On chce nas czegoś nauczyć, on chce nam pokazać, jak żyć w królewskiej rodzinie, ale nie, no tak nie, to jest za trudne, to jest za bardzo wymagające. Nie jestem przyzwyczajony do tak wysokich standardów, więc wierzący się nie podporządkowują i mamy różne problemy, które też będziemy widzieć w listach apostolskich, gdzie Paweł ciągle mówi, czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was, czy nie wiecie, że zostaliście kupieni drogą ceną, czy nie wiecie, bo żyjecie, jakbyście nie wiedzieli. Macie pozycję w Chrystusie, a żyjecie, jakbyście zupełnie byli jej nieświadomi. Więc na tym polega uświęcenie. Mamy naszą pozycję w Chrystusie i rolą uświęcenia, to co się dzieje w uświęceniu, jest to, żebyśmy zaczęli w praktyce... Dzień dobry. Żebyśmy zaczęli w praktyce postępować tak, jak według tej pozycji, którą mamy. Dobrze. I teraz zobaczymy na to, co się dzieje w uświęceniu, jak Pan Bóg dokonuje uświęcenia, w jaki sposób to uświęcenie się ma dokonać i zaczniemy widzieć, co jest konieczne do tego, żeby uświęcenie się dokonało. Więc widzimy, że uświęcenie jest zbawieniem od władzy grzechu. I jeszcze zanim przejdziemy do tego, co tu mam na slajdzie, zobaczmy Rzymian, 6 rozdział. Rzymian, 6 rozdział. I najpierw zobaczymy wersety
od 1 do 6. Rzymian 6, 1 do 6. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była, przenikły, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? I później jeszcze zobaczymy 11 do 13. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Czyli tutaj mamy wyraźnie tą zasadę uświęcenia jako zbawienia od władzy grzechu. W wersetach od 1 do 6 widzimy, że przez chrzest Ducha Świętego, krótko mówiąc, to jest moment, w którym w momencie zbawienia Pan Jezus dał mi Ducha Świętego, On zamieszkał w moim ciele i Pan Jezus dał Ducha Świętego po to, żeby przez Ducha Świętego, przez Jego obecność ochrzcić mnie czy przyłączyć mnie do ciała Chrystusa. Więc chrzest Ducha Świętego to nie jest ochrzczenie mnie w Ducha Świętego albo jakieś tego typu sprawy. To jest prosty akt Boży, gdzie On daje mi Ducha Świętego i obecność Ducha Świętego chrzci mnie czy przyłącza mnie do ciała Chrystusa. Więc każdy zbawiony został ochrzczony w Duchu Świętym czy Duchem Świętym w momencie zbawienia. O to nie trzeba prosić, na to nie trzeba czekać. Nie ma 5 kroków, jak być ochrzczonym w Duchu Świętym. Uwierzyłem, zostałem ochrzczony. Nie ma przerwy, nie ma nic skomplikowanego w tym. Więc przez chrzest Ducha zostaliśmy zidentyfikowani czy ochrzczeni z Kościołem, ochrzczeni w Kościół, zidentyfikowani z Kościołem i z Chrystusem. 6 rozdział mówi, że zostaliśmy ochrzczeni, zidentyfikowani, zanurzeni w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. My jesteśmy z Chrystusem i wszystko, co ma Chrystus, jest nasze i wszystko, co się dotyczy Chrystusa, my w tym mamy udział i przede wszystkim Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. I widzimy, że Paweł nam mówi, jeśli bowiem zostaliśmy w 5 wersecie z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, czyli my umarliśmy dla grzechu pozycjonalnie, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego zmartwychwstania, pewność zbawienia, będziemy zabrani w pochwyceniu. Jeżeli umrzemy przed pochwyceniem, zmartwychwstaniemy. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim w momencie wiary, pozycjonalnie stary człowiek, grzeszna natura straciła władzę. Nie może nam rozkazywać, aby ciało grzechu zostało zniszczone. To słowo zniszczone tutaj dosłownie oznacza uczynione nieefektywnym, pozbawione władzy. Żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Czyli pozbawienie władzy grzesznej natury służy temu, żebym ja, będąc świadomy tego, będąc kuszony, powiedział, ty nie możesz mi rozkazywać, nie zrobię tego. I dlatego mówi, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Mamy całą moc, cały potencjał do tego, żeby powiedzieć grzechowi nie, bo stara natura, stary człowiek może na nas krzyczeć, może nam grozić, może wymachiwać pięścią, ale jeżeli ja wiem, że zostałem uwolniony z jego władzy, to ja mu powiem, ale ty mi nie możesz rozkazywać, nie zrzyj się. I tyle. I nie muszę ulec pokusie. Ale jeżeli tego nie wiem, to od 11 wersetu, tak i wy uważajcie siebie, czyli myślcie o sobie, bądźcie świadomi tego, że jesteście martwi dla grzechu, a żywi dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach. Nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu. Widzimy zasadę: oddajemy się jednemu lub oddajemy się drugiemu. Stary pan przychodzi, krzyczy, grozi, wymachuje pięścią i nieświadomy chrześcijanin robi: dobrze, dobrze, już idę. Ale świadomy chrześcijanin, wiedząc, że został uwolniony od starego pana, on go ignoruje, on na niego nie zwraca uwagi. Nie będę tego robił, ty mi nie możesz rozkazywać, idzie dalej. Więc jesteśmy pozycjonalnie uwolnieni od grzechu, nie może nam rozkazywać, nie ma nad nami legalnej władzy, ale my możemy się mu dobrowolnie podporządkować. I to jest problem. Paweł mówi, może dojść do punktu, gdzie grzech króluje w naszym ciele, bo my się temu podporządkowujemy, bo nie myślimy o sobie we właściwy sposób. Nie myślimy o sobie jako o tych, którzy są martwi dla grzechu. I to jest właśnie bycie zbawianym od władzy grzechu. To jest przemiana sposobu myślenia, gdzie ja uczę się postępować według nowej realności, uczę się mówić grzechowi nie, uczę się, kiedy pokusa przychodzi, przypominać sobie, ja już tego nie muszę robić i powiedzieć temu nie. To jest proces, to zajmuje czas, czasem bardzo długo to zajmuje. Wszyscy, którzy gdzieś tam po wielu latach uwierzyli w Pana Jezusa, wiedzą, ile czasu zajmuje uporanie się z pewnymi rzeczami. Nasza pierwsza reakcja, kiedy stary Pan przychodzi i chce nam rozkazywać, jest tak jest i robimy to, co On chce. Ulegamy grzesznej naturze. Ale chodzi o to, żebyśmy się nauczyli chwila. Co mi Biblia mówi? Aha, ja nie muszę być temu podporządkowany. Nie ma, tak jest. Jest już, poszło. Więc o to w tym chodzi. I będziemy rozwijać to, że to panowanie, mówiliśmy o grzesznej naturze, ale tak jak tu widzimy, że w sumie mamy trzech wrogów. Biblia nam mówi o trzech wrogach. I nasza grzeszna natura jest tym, co w nas reaguje na dwóch pozostałych wrogów tak naprawdę. Nasza grzeszna natura jest tym czymś, do czego świat się może podłączyć i grzeszna natura na to reaguje. Grzeszna natura ciągnie do tego. Jest tym, do czego diabeł się może podłączyć i grzeszna natura jest z tym kompatybilna. Więc mamy tak naprawdę dwóch głównych wrogów i trzeciego wroga, który jest naszą piątą kolumną, tajnym agentem i robi nam podgórkę, bo ciągnie do świata, ciągnie do tego, co diabeł ma do zaoferowania i tak dalej. Więc zanim skończymy, to zobaczmy. Mamy pierwszego wroga, świat, i to jest pierwszy Jana. To 2:15. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Czyli Jan pisze do zboru, żeby nie miłowali świata, żeby nie bratali się z wrogiem, bo jeśli miłują świat, to oni nie kochają Ojca. I ciało, Galacjan 5:17. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Czyli ciało chce odebrać terytorium. Ciało walczy przeciwko duchowi. Ciało, grzeszna natura, nie chce, żeby duch dominował. I diabeł, 1 Piotra 5:8-9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I dziewiąty, proszę. Jasne. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Czyli mamy trzeciego przeciwnika, diabła,
On chodzi wokoło i on szuka, jakim sposobem unieszkodliwić chrześcijanina w duchowym życiu. On nie może nas wziąć do piekła, on nie może nam odebrać zbawienia, więc jedyne, co może zrobić, to nas pochłonąć, uczynić nas całkowicie nieszkodliwymi i bezużytecznymi w chrześcijańskim życiu, po to, żebyśmy mu nie zawadzali, po to, żeby nas, że tak powiem, wtopić w formę świata i żebyśmy byli całkowicie nieszkodliwi, jeżeli chodzi o jego plany. Dobrze, i na tym się zatrzymamy w tym pierwszym wykładzie i zobaczymy po przerwie, w jaki sposób przeciwstawiamy się tym trzem wrogom. Czy są jakieś pytania, uwagi do tego jeszcze? Jeśli nie ma, to zrobimy przerwę.